Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Dzisiaj w kościele na mszy była zbierana taca na pomoc dla głodujących ludzi w tak zwanym rogu Afryki, czyli dla ludzi zamieszkujących między innymi takie państwa jak Somalia i Etiopia. Tam jest kilkanaście osób głodujących, no, którzy umierają wręcz z głodu, zwłaszcza dzieci. No i to jest sytuacja tragiczna oczywiście. No i ja oczywiście z wielką chęcią rzuciłem jakiś tam datek na tą tacę, dlatego że mam zaufanie do instytucji kościelnych, do Caritasu, że ta pomoc dotrze do głodujących ludzi. I to jest jedna sprawa, natomiast sprawa druga to jest o wiele ważniejsza. No bo mówi się o tym, że ta klęska głodu jest spowodowana suszą, że tam przez wiele miesięcy nie padał deszcz. No ale proszę Państwa, deszcz... Państwo wiedzą, że Izrael na przykład też jest krajem półpustynnym, tam też jest mnóstwo pustyń i jakoś tam klęski głodu nie ma. Więc dlaczego klęska głodu jest w tych krajach jak Etiopia i Somalia, a nie ma klęski głodu w Izraelu? No, proszę Państwa, sprawa jest dosyć oczywista, jak się zbada pobieżnie nawet. Po prostu tam są tereny nawodnione. Co z tego, że nie pada deszcz? Jeżeli płynie jakiś kanał, z tego kanału jest woda, no i ta woda nawadnia pola i na tych polach rośnie żywność. No, ponadto Izrael ma dosyć silny przemysł, więc może sobie w razie potrzeby kupić żywność za granicą. Nie musi liczyć na dostawy, jakieś dary, pomoc, ale po prostu sobie kupuje żywność w razie potrzeby. Natomiast te dwa państwa, Etiopia i Somalia, no jakoś tak się składa, że od wielu lat tam występują klęski głodu. No i zwala się całą winę na suszę. Ale proszę Państwa, jestem takim człowiekiem troszkę dociekliwym, wnikliwym, a ponadto od kilkudziesięciu lat czytam felietony pana Janusza Korwin-Mikke, pana Michalkiewicza i innych publicystów z tego kręgu. Czytałem parę książek różnych amerykańskich i nie tylko ekonomistów. No i ja wiem, że ta klęska głodu nie jest spowodowana tylko i wyłącznie suszą. Przyczyny są dużo głębsze. No i proszę Państwa, no wsiadłem sobie do internetu, bo ja niektórych rzeczy nie pamiętam. Ja nie jestem specjalistą od jakichś spraw politycznych, ekonomicznych. Ja jestem zwykłym mini magistrem, specjalistą od nauczania matematyki i ewentualnie jakichś tam świetlic dla dzieci, dla młodzieży. Więc sobie sięgam do internetu, żeby sobie pewne rzeczy sprawdzić i przypomnieć. No i co się okazuje? To takie państwo, podam daty. 1970 rok, Somalia została ogłoszona państwem socjalistycznym. To jest z Wikipedii, z takiej encyklopedii komputerowej, internetowej. Czyli rok 1970, Somalia jest państwem socjalistycznym ogłoszona. A teraz a propos Etiopii. 1974 rok, komunistyczny reżim Mengistu Haile Mariam przejmuje władzę i on rządzi do roku 1991. No i ten reżim ma pomoc m.in. ze Związku Radzieckiego, z NRD i z Kuby. No i proszę Państwa, czy trzeba coś więcej wiedzieć, żeby domyślić się, skąd się biorą klęski głodu w tych dwóch państwach? No po prostu komunizm. Komunizm nałożony na bardzo trudne warunki geograficzne przy okazji. Komunizm, powiedzmy, w Związku Radzieckim, no też tam były klęski głodu. Ja chciałem powiedzieć, że w krajach, które mają jakieś lepsze warunki naturalne, to nie ma głodu, mimo że jest komunizm. No nie, nieprawda. Przecież na Ukrainie zmarło miliony ludzi w wielkim głodzie w latach 30. To także wycofuję się z tego pomysłu. Nawet komunizm potrafi zniszczyć kraje nawet o bardzo dobrych warunkach naturalnych, gospodarczych. No ale jeżeli kraj te warunki ma trudne, no to komunizm jest zabójczy po prostu. To jest jedna taka moja uwaga do tej zbiórki darów na rzecz głodujących ludzi w rogu Afryki z powodu suszy. Okazuje się, że nie tylko susza. A teraz jeszcze druga historia. No tam w tych krajach brakuje żywności. No ale ja sobie tak przypomniałem natychmiast o czymś takim, co czasem w radiu słyszę, bo ja telewizji nie oglądam, to tylko czasem w radiu słyszę tam takie hasła kwoty mleczne, kwoty cukrowe, no i sobie do internetu sięgnąłem, wpisałem sobie w Google'ach kwoty mleczne, potem kwoty cukrowe, no i co się okazuje? Okazuje się, że rolnikom w Polsce, no i w ogóle w całej Unii Europejskiej nie bardzo wolno wyprodukować cukru czy mleka tyle, ile mogą, tyle, ile by chcieli, tyle, ile po prostu im by się opłacało. Nie.
żeby produkować cukier, żeby produkować mleko, to trzeba wykupić najpierw tak zwaną kwotę cukrową lub kwotę mleczną. Jak Państwo mi nie wierzą, to niech Państwo sobie wejdą w Google, wpiszą sobie kwoty cukrowe czy kwoty mleczne i tam się Państwo nawet przekonają, że jest nawet dziedzina handlu tymi kwotami. Bo ja tam, no nie miałem czasu, nie interesuje mnie to tak za bardzo, ale tam były nawet takie hasła jak wydzierżawię kwotę mleczną, kupno kwot cukrowych, sprzedaż kwot cukrowych, jak to zrobić, tam były różne... różne opinie i wskazówki. Ja nawet sobie jakieś tam dokumenty zacząłem czytać, co trzeba zrobić, żeby tą kwotę cukrową kupić, jakie tam trzeba mieć zaświadczenia, o tam o wielkości gospodarstwa, o tym, czy płacić jakiś podatek, no, jak z urzędu gminy jakieś wypisy. No, tam pamiętam, że żeby tą kwotę chyba cukrową albo mleczną kupić, tam ileś tam 7 jakichś tam dokumentów trzeba złożyć i wtedy ewentualnie można ją kupić. Czytałem też na internecie, skąd się te kwoty mleczne i cukrowe wzięły. No po prostu Unia Europejska dotuje rolnictwo, no jak dotuje, no to pojawia się nadprodukcja pewnych towarów. No więc wobec czego musieli tą produkcję też ograniczać sztucznie. Czyli proszę Państwa, banda urzędasów, biurokratów najpierw poprzez dopłaty powoduje to, że pewnych towarów w Unii Europejskiej jest za dużo, spadają ceny, nie ma ich gdzie, jak sprzedać. No a potem, żeby się przed tym ratować, no to druga banda urzędasów pilnuje, żeby tego towaru było nie było za dużo. No i to jest przykład totalnej głupoty, która rozpanoszyła się w tej Unii Europejskiej, która, jak pan Michalkiewicz, a on powtarza tylko słowa takiego dysydenta radzieckiego, znaczy rosyjskiego dysydenta Władimira Bukowskiego, który mówił, że po prostu Związek Radziecki przeniósł się z tych terenów wschodnich na tereny zachodnie. Ta Unia Europejska to jest po prostu takie naśladownictwo, no chciałem powiedzieć nieudolne, ale właśnie niestety coraz bardziej udolne naśladownictwo Związku Radzieckiego. Pan Janusz Korwin-Mikke nazywają często Związek Socjalistycznych Republik Europejskich. No i teraz jaki jest związek tego, o czym mówiłem, z tym głodem w Etiopii? No po prostu tutaj sztucznie się ogranicza produkcję żywności, a tej żywności brakuje w Afryce. Gdyby rolnicy produkowali tutaj żywność w sposób wolny, na wolnym rynku, no to natychmiast brak żywności tam w Afryce spowodowałby no, większy popyt na żywność tą europejską i ona poszła, trafiłaby tam automatycznie do tych krajów afrykańskich. A tutaj nie jest, jest to sztucznie zablokowane. Tam ludzie głodują, nie mają mleka, nie mają zboża, nie mają cukru. No i innych produktów oczywiście, bo ja tak rzucam tylko przykładowo parę produktów. Natomiast tu się ogranicza sztucznie tą produkcję, natomiast tam jej brakuje. Tam ludzie mrą z głodu. No jest to zupełnie niemoralne, nieetyczne. No i gospodarczo zabójcze i dla Unii Europejskiej, a również zabójcze już w sensie dosłownym dla tych ludów afrykańskich. A jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Że przecież ta Unia Europejska, no wewnątrz państw tej Unii nie ma granic celnych, ale na zewnątrz te granice celne są. Unia Europejska nakłada cło na towary sprowadzane z innych państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. No i też czytałem wiele artykułów przez wiele lat o tym, jak nakładanie ceł na różne towary produkowane w Afryce, jakie towary? No przede wszystkim żywność, no bo tam komputerów, laserów, rakiet nie produkują, bo te państwa, no łatwo się domyślić, jako państwa biedne i zarządzane większość z nich przez komunistów, no to nic więcej potrafi nie zrobi. No ale żywność produkują. Więc ta żywność jest... obłożona cłami, wobec czego ma utrudniony dostęp do rynku europejskiego. Czyli sprzedaje się jej mniej. No wobec czego tamte państwa mają mniejsze dochody. Mniej mogą sprzedać. Wobec czego ich bieda się pogłębia. No więc podsumowując. Ten głód w Afryce nie jest spowodowany tylko i wyłącznie suszą. To jest tylko jeden z czynników. Inny czynnik to jest taki, że w niektórych rejonach świata, tak jak w Europie, w Unii Europejskiej, ogranicza się sztucznie produkcję żywności. Oraz sztucznie też blokuje się na rynki europejskie, na rynki Unii Europejskiej dopływ żywności z Afryki, czyli po prostu ogranicza się dochody tych państw afrykańskich sztucznie. No i te trzy czynniki razem powodują to, że tam jest głód i to jest klęska głodu taka już śmiertelna, że mrą ludzie z głodu.
No i obłuda tych ludzi, którzy rządzą Unią Europejską, polega na tym, że oni ten głód w dużym stopniu powodują, oczywiście nie wyłącznie, bo ta susza też ma swoje znaczenie, a potem starają się niby pomagać tym budującym ludziom w Afryce. Z tym, że jeżeli ta pomoc jest organizowana przez Unię Europejską lub przez ONZ, czy jakieś tam FAO i tak dalej, to z doświadczenia wieloletniego, wielodziesięcioletniego, wiadomo, że ta pomoc trafia najczęściej do tych komunistycznych reżimów, które po prostu tą pomoc przeznaczają na swoje potrzeby, a bardzo nikła część tej pomocy trafia do tych naprawdę głodujących ludzi. I dlatego ja z satysfakcją, może nie tę satysfakcją, co po prostu bardzo chętnie rzuciłem trochę pieniędzy na tacę, jeżeli wiem, że to będzie przez Caritas przekazane, natomiast ani grosza nie dam na jakąś zbiórkę prowadzoną przez na przykład ONZ czy Unię Europejską, bo nie mam zaufania, ani cienia zaufania do tych instytucji. Bo wiem, że te instytucje więcej robią złego tam w tamtych państwach, niż pomagają potem, gdy już to zło nastąpi. Pożegnam się, nie magister Zarzycki.